Jest wtorek, 3 grudnia. Zaczynamy przegląd wydarzeń z Wielkopolski. Dziś w programie. Smutna barburka w kopalni węgla brunatnego. Długo oczekiwany remont oddziału w turkowskim szpitalu wreszcie dobiegł końca. Młodzież przestrzegała przed wirusem HIV, a z kolei jedna z konińskich uczelni uczulała na przestrzeganie praw kobiet. Piotr Czmil, witam i zapraszam na szczegóły informacji. Jutro barburka, ale konińscy górnicy już dziś zaczęli świętować. Choć po przebiegu tych uroczystości, jakie odbyły się w Kleczewie, trudno ocenić, na ile było to świętowanie, a na ile bardziej narzekanie. A powodów do tego pracownicy odkrywki mają wiele i to nie od dziś. Perspektywa zakończenia wydobycia węgla to tylko jeden z powodów. Politycy obiecują, że im pomogą, ale najczęściej tylko przed wyborami i najczęściej na samych obietnicach się kończy. Arleta Janiak.